Dzień dobry wieczór. Tarki i widzimy się. Elden Ring. I tak, powiem wam szczerze, że ten odcinek jest nagrywany dosłownie parę minut po poprzednim, gdyż moja intuicja mnie zawiodła. Teleporter w naszej wspanialej rzecz... Wspanialej, tak znowu to powiedziałem. Wspaniałej rzeczce, więc no. Dalej, chociaż obiecałem, że będzie zamek i... A wrzucił nas tu po prostu gdzieś obok znowu. Nie. Stary. Hej. Jesteśmy tutaj wyżej. Wow. Czemu jak tam wejść inne tego typu? Czy nie? Aha. Tam ja się cieszę z intuicji, z drugiej strony mnie ona smuci. Wiecie, no... Super i w ogóle. Prawda czegoś innego, ale... Tak. Na nowych terenach. Pewnie poginiemy tu jeszcze z 50 razy i co to, to... Śpiące jajo. Chodź struga, jedziemy dalej, zwiedzamy. I tak, mam szczerze, jeśli chodzi o to wszystko. Ta lokacja jakoś tak napawa mi naprawdę... Na zamek... Trochę zniechęcony. Zniechęcony designem bossa, może jakimś innym... Ale tak, coś mi tak... Pewnie się rozkręci, może będzie okej, ale... Ta lokacja jest taka nie... Podobała mi się gra, żeby nie było. Chociaż wtedy jeszcze z perspektywy czasu nie wiedziałem aż tak dużo o tym. Jak wiem teraz i tak dalej. Teraz tu... A więc przez przypadek to jezioro... Zobaczymy taką piękną lokację. Pomagającymi, aczkolwiek powiedzmy nie. Kami. Kawą mechaniką, jeśli chodzi o walkę z bossem. No i bossem. Okazał się. Waniem, ale nie był aż tak trudny jak Margit. Przekaz, co tu mamy? Naznaczająca pieczęć Mariki. Aj, tu. O, halo, co jest? Czy ja spadłem tak? Tak to jest, jak się rusza podczas szukania. Upiorna Kornwalia, upiorna, nagrobna. Prochy i słynne, prochy, sławne, słynne. Okej, okay, nie rozumiem, ale mniejsza. Mamy kamienie plus 4, tak właśnie też przy okazji nazwałem. Podnurkami Kowalski 2, ale tak dalej tego nie mamy. To są wszystkie nasze przepisy. Bestii, kamienie, sakwy. To co? Nie? Tu nie. Popiół wojny? Nie, no co byłoby głupie. O nią to jest! Nie, chociaż pieczęć, to wiecie co, może to być to jedna z tych świętych do czarowania. Czy nie? To co by było? Słuchajcie, co? Co? Zwiększa cechy, lecz także otrzymywane obrażenia. A oko z wyrytym eldeńskim runem. Ponoć było pieczęcią królowej Mariki. Zwiększa umysł, inteligencję, wiarę i mistycyzm, ale też otrzymywane obrażenia. Te pieczęcie symbolizują wieczną służbę osób wybranych przez... Dobra. 19, 29, 14. Dwanaście, dwadzieścia trzy. Ej. Au. Wow.
Ej! Może być, nie daje jeden punkt więcej, bym wtedy miał dostęp do tego. Czarów. Inkantacji, które mam, co w Magen 13. Czekał, i tak to jest. Fajny bonus, ale. O, jeden więcej, to już byłoby super. Ale dobra, to też raczej odpowiada nam na pytanie, jaką statystykę następną podbić. Inteligencja, jeden punkt. Prawda, to jest większe otrzymywanie obrażenia, może być jeszcze. Nie jest aż taką. Wydaje mi się, że biją podobnie to, co bili wcześniej. Proszę, nie sprawdziłem aż tak, żeby wiedzieć, czy. Wydaje mi się, żeby to być. Może niech mi zrobiło. Ori, może. Łatwiej byłoby to zobaczyć, może na tym tu. Ocenić. Wydaje mi się, że mniej niż wcześniej. Dobra, chodzimy we wodzie, to tak. Okay. Ogniem mi chce atakować w wodzie. Dobra. Walczmy. Halo, czemu mnie to przyciągło? Właśnie szczerze nie robimy tego ich przyciągania trochę. Nie. Przyciągają nawet jeśli nie trafili atakiem. Ej, znowu się trochę rozleniwiłem. No ale dobra. To jest tylko z mojej winy i tyle. Posąg Marii. Chwila! Dopiero sobie teraz uświadomiłem jedną rzecz. Posąg Mariki, czy co to jest? Odradzamy. Bo tu mamy jakąś jej pieczęć. O! Ciekawe. No bo jakimś tam chyba. Ciekawa sprawa. Wiemy, bo tak. A chyba. Nie wie, czy znikła, czy coś? Nawet już nie pamiętam, jak to tam było w tym. Tam było mówione na jej temat. Ej. Okej. Teraz definitywnie czuję, że zwiększę obrażenie. Chyba jednak będę musiał z tego zrezygnować. Bardzo możliwe, że tak. Odłożyć na kiedy indziej. Albo lepiej nie używać, bo podejrzewam, że to może być. To też jest takie pojęcie względne, jak to będzie wyglądało. Dla mnie właśnie, jak tak patrzę, to. Nawet nie pamiętam, ile mnie oni do końca bili, chociaż to się działo też relatywnie niedawno. Może w teorii powinien pamiętać. Ma takie wielkie różnice. I może taki po prostu efekt odwrotnego placebo, że dosłownie te obrażenia są większe. Powiedzmy. Ety już panikuje, że mi znacznie dużo biło. Ale wracając. Zastanawiam się, czy działa to tak, jak to miało miejsce z. Jak to się nazywało? Pamiętam, jak się nazywał ogólnie. Pierścień, ale był taki pierścień. Dark Souls 3 za pokonanie bossów, który. I to jest związane z wytrzymałością. O, ileś tam punktów. Pamiętam tylko, że tak. Niby zwiększył otrzymywane obrażenia, ale. Myślałem, czy nie niczym różnicy. Teraz mnie zastanawia, czy działa to tak podobnie, że niby zwiększa, ale coś to nie? A ja tylko tutaj panikuję przez to, że wszystko. O, harpurn. Garncarze. Ino ludzie, garncarze. Różne sobie.
mamy harpun garny cesarza. I coś jeszcze. Nie do końca potrafię. Znajdźka jednocześnie niepokojąca. Boże, nie tyle co może, już się gubię w tym, co chcę przekazać. Fala światło alarmowe. Gościu, wiejść czym prędzej, zanim będzie za późno. Siódemka. Ty jesteś na etapie kamieni jedynki. Runy 3 może znajdujesz w swoich lokacjach prawidłowych. Nagle dałem ci siódemki, powinieneś sobie stąd pójść. Pustki nawet nie miałem chyba ani razu. Może miałem, nawet nie jestem pewien. Czekaj mi czegokolwiek innego, jednak cokolwiek innego tu jest w sumie. Prawdę powiedziawszy... Skarabeusza. Wiemy, gdzie on jest. Co to jest? Owy, którego tam widzieliśmy. Onury kamień kowalski. A chwila, jest kolejny. Kolejny skarabeusz. O! Okropne miejsce sobie wybrał. Ojej! Ojej, a, to będzie wyzwanie. Ale mamy kolejnego skarabeusza. Nieważne, jak bardzo trzeba będzie się z nim męczyć. Ja go muszę zdobyć i przy okazji ponury kamień. A. Tak, co kamień chce znać? Możemy mieć już broń specjalną, bo tak się chyba nazywają te broni, które wymagają tych kamieni. Na plus 1, plus 2 i plus 5. Mamy 3, a nie 4. Się, wiecie, jakoś przerazić i stąd to byłoby w sumie. Nawet spróbuję w ten sposób po jednym dźgnięciu i śledzeniu, gdzie on biegnie. Nie wiem, czemu spodziewam się, że mam dostanę w plecy i zginę od tego. Jak myślę, że mnie i... Duży bomber... Bomber, tak. Bombel. Bombel proroctwa. Okej. Okay. To jak... Pęcię, tak sądząc, po coś powiem. Bańki wroczne oraz duży bomber proroctwa. Wystrzeliwuje dużego magicznego bombla, kilka magicznych bombli. Targli na nich ludzi, którzy byli kapłanami starożytnej dynastii, tak? Tworzy gigantyczny bombel, który szybuje ku wrogom i samoistnie wybucha. Pewnie jakiś jest, znając życie, ale no naprawdę. Dobra, z drugiej strony. Tam. Tak, tam. Tam chyba trzeba będzie się jakoś dostać, będzie jakiś sposób. Jak, kiedy, ale na pewno. Czuję, że tam będziemy. Ja wiem, że mogłoby pomóc. O, że pokonanie tego tam dziada. O, ja to jest wróg. Walczyć, wiecie, wszystko co jest... I uwaga, uwaga! Wiedziałem. Żołnierz... Drakonoidów.
okej. Dobra. Miałem na jednego ciosa. To teraz sprawdzimy jeszcze jednej wariacji to wszystko. A, powiedzmy, że wrócimy do tego. Na jednego ciosa się nie trafi teraz. A najraczej tego nie będę ruszał. Tam nie wiem, może być bezpiecznie, jeśli uciekniemy stąd z jednym czymś innym. O, później nie, nic, naprawdę. Dobra. Dobra, dobra. Brzydki w ogóle. I tak. Odpowiada mi to na moje pytanie. Jednak odpowiada mi na inne pytanie. Odpowiada mi to porządnie na inne. Chyba nie jeszcze, nie teraz. A więc tak, mając to, co mamy, biorąc to wszystko, co bierzemy, więcając swoje, moje biedne runy. A, wydaje mi się, że nie, więc tutaj jeszcze jakoś trzeba będzie się dostać, zdecydowanie. Bardzo możliwe, że to było to. Mniejsza, a tak. W wszystkich przygodach, może jeszcze tam wrócimy. Zamku. Gołębi, które mnie tak męczyły. Idziemy do podpalaczy, do innych takich rzeczy. Bardzo dużo. Wydaje mi się, że tam jest jeszcze więcej, ale jak widzę tego tutaj gościa, stwierdzam, że to jest za dużo. Moje nerwy na obecny moment, więc... Idziemy do zamku. Jedziemy go do końca. Lera wie. Pewnie. Nul za tym zamkiem, wcześniej czy później będzie. Kacji. Znaczy z drugiej strony, może tym razem poradzimy sobie w zamku. Temów nie będzie na co narzekać. Tym jesteśmy to. Gadamy tak samo, zrobimy wszystko tak samo. Jak mówiłem, każdy swój błąd, który popełniłem tam jakoś, jakomuś zaufałem, że coś zrobiłem. Chodź, jak mówię, no to jest gorsza ścieżka, żeby nie było. Nie, nie dostałem żadnych informacji, to jest lepsza ścieżka. Coś. Po prostu mówię, nawet jeśli to jest, powiedzmy, pora utrudnianie sobie, że idziemy tędy, nie przez tamtą bramę. A powielam po prostu wszystkie swoje błędy, które robiłem tam. Jedno co to właśnie postać tego inaczej. Właśnie, w sumie jeszcze dzisiaj tam do tego okrągłego stołu możemy zajść. Chować. Wow! Też łatwo nawet go trafić. Nie, dobra, wiecie co, ta różnica w obrażeniach otrzymywanych nie wydaje się taka wielka, bo akurat co do tych MB wydaje mi się, że biłem bardzo podobnie. Negatywnego placebo. Pełtów, miło, szkoda tylko, że żadnej kuszy do nich nie mam.
Ale dobra, jeszcze znajdziemy na pewno jakiś sposób kiedyś, żeby tam wrócić. O, skałki. Skałki i musimy się wystrzegać. Walnych ptaków. Dobra, dobra. Już się czuję po prostu jak w domu. Po prostu totalnie tak jak to było wcześniej. Nic się nie zmieniło. Sprawdź jeszcze jak zareagowałem na kulkę ognia. Najmniej mocniejsza. Raz. Tak, którego spróbujemy poczęstować ogniem. Normalnie brakuje, żeby ginęł na jeden strzał. Chyba jest poprawa jakaś. Okej, to... No. Dało się łatwo pozbyć ich na razie, więc tak. Dwa leczonka takie szybkie. I jeśli mamy odzyskać te runy, to musimy się szykować tutaj. Ponownie. Venej. Dużo wolnego. Prosto bez różnicy. Drugi zeskakuje tutaj, nagle. Dlaczego by... Wiesz co jest... Co prawdopodobnie będzie jedną z niejszych rzeczy, które... Będę żałował, jeśli chodzi o ten zapis, tak poważnie. Andrzejcie, tym razem nie wypadnie mi mieczyk z nogi tych ptaków. Jakbym go używał, pewnie ani razu bym go i tak nie używał. No. Mam sobie ta satysfakcja, że broń jakiegoś wroga i to taka nazwana broń, nie typu jakiś powiedzmy zwykły rapier z wroga, bo to takie fajne, dostałem rapier, ale w sumie rapier można zrobić inaczej, ale coś typu Polski 3. Prawie kamień Kowalski 3. Nie jeden, nie dwa. To na tym etapie powinniśmy mieć broń plus 6 co najmniej. Tak. Ja mam plus 3 i na razie nie śpieszę się z ulepszaniem. Więcej. Powód jest prosty dla tych, którzy nadal nie wiedzą czemu. Nie jestem przekonany, czy ta włócznia będzie idealnym wyborem dla mnie. A póki co jej używam, bo no to jakoś tak mi się spodobała. Czekam jeszcze na te inne rzeczy, które... Nope. Trzy dźgnięcia taką... Podoba. Nope. Nope. Oni nadal nie biją jakoś szczególnie wiele. Dobra, to te trzy punkty we wszystkie umysłowe statystyki jednak warto zrobić. Wystarczająco żywym, żeby przyjmować. Okej. Okay. Łatwo mogę wsadzić i... O! A co mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że im więcej bije. Razem moja postać wyszła na dużo silniejsza. Może mniej siły inteligencji, a mimo to... postać silniejsza.
No, definitywnie bardziej wierząca. Ale nadal jest wiara też. Hej. Sam gram pod Faith'a. Która według wielu weteranów soulsowych jest useless. Tylko dla leczeń się gra pod to, bo inne rzeczy są bezużyteczne. Ja się spotykam tak z takimi ludźmi. Ale jak mówiłem, ja lubię, ja gram. Może dla mnie być nawet bardzo słabe, ja i tak będę korzystał, bo jakoś tak mówić. Przewrót to jednak. Ogniem. Nadal uważam, że nie jest przyjazna nowym Sifrzom, ale jest dużo bardziej dostosowana do początku. Strasznie pokarał. I tutaj zrobię to. Pamiętacie, co dostaniemy. No. Tery. Nie zdążyłem uniknąć, no nie wierzę. A nie wiem, czy to bije więcej, mniej, tyle samo. Ostatnio chyba skończyłem tak samo w sumie, na spotkaniu z nim. A więc tak, definitywnie musimy tu jeszcze raz przyjść. Pieczęć będę wymienił. Woli mi mieć zawsze pochodnie przy sobie, co jest z drugiej strony tutaj dobry bardzo. Nie spadaj. Nie spadaj, postać. Ja widzę takich miejscach to. Nie ukrywam, no może nie jest to wielka strata, patrząc na to, że te 400... Tątek. Cięcny poziom, czy coś. Powiedzmy, że mimo wszystko nie chciałbym przytacić tych... Chciałem schować pochodnię, myślałem, że jakby robił rolkę z pochodnią, to też się wysadza. A tutaj proszę, teraz miła odmiana. Pochodnia jednak nie wpływa. Wręcz przerobiona. I pochodzę jeszcze nie wiem. Arcie w tym pokoiku. A. Tutaj. Pewnie czekamy, tylko czekamy ogniem. No, naprawdę? Nie. Naprawdę, pomimo tego wszystkiego nadal mam takie głupie z nimi problemy. Dobra, to może być też kwestia tego, że próbuję znowu na piromancję. Naprawdę stanąć twarzą w twarz. Aż wezmę, spróbuję. Żeby nie było, to jest ostatnie podejście, które wam pokazuję w pełni, jeśli chodzi o starcie z nimi. Chciałbym mieć swoją drogą kurczę. Ja wiem, że nie też mam te jakby ataki. Mocą wiatru czy czegoś tam.
Fajnie by to wiedzieć tak do siebie. A teraz tak, już. Panko. Jako, że i tak teraz chcę nie używać aż tak bardzo właśnie komancji starcia z tym rycerzem, bo może naprawdę lepiej będzie ciągnąć go włóczniem raz, drugi, trzeci. Cztery, co jest zadowalające. Padał, uważam, że to będzie. Nie wiem nawet jak to poprawić, właśnie. Zobaczmy jak to wpływa. RDM plus 4 do... Raz. Leży. Czekajcie, co? Razem więcej run niż... A nie bijemy mu aż tak dużo. I uwaga, ciemność. 1000 parę, okej. To, że jego postura jest nie do przełamania dla nas. Bo może nawet te walki z nimi by nie były aż takie złe. Okej, dobra, trochę potraciłem życia i innych rzeczy, udało się, pokonaliśmy go i mamy tutaj nagolniki wypędzone. Ale nam chyba pogratulowała, że w końcu odważyliśmy się walczyć bezpośrednio. Okej. Smutno, że nie mamy tego też takiego, wiecie, wiatrowego. Quasi, na obecny moment. Wiem, czym są te całe ataki po kontrze, to może warto byłoby właśnie nosić ten. Groźni wrogowie, przy których będę chciał się zasłaniać. Więc to, że póki co nie noszę tarczy. No, ciemno. Ale no, co ty myślicie? Może warto będzie spróbować? Mamy jeszcze chwilę na tym odcinku, to idziemy sobie. On to będzie tak stał się za swoją tarczą, a ja nic mu nie zrobię. Wielbym takie sytuacje. Ale dobra, na szczęście i tak się jakoś to udało. Rolką ciekawe tam wejście, ale nie. Boju odzyskać zaległe elementy zamku. Zaraz będziemy już prawie na miejscu. Prawie, bo wiecie, jest jeszcze parę sekwencji tutaj do połączenia. Odwiedzenia. Raczej powinienem powiedzieć właśnie zebrania rzeczy, tak dalej. To nie będziemy tutaj na równi, ale... Jest taka, że też tego zamku szczególnie...
no nie zwiedzały szczególnie, więc wracając, tak, on trochę wtrącił z równowagi ten przeciwnik. Nawet jeśli właśnie są jakieś zaległości, to szybko nadrobimy. Może poza wszystkimi znajdźkami, bo szczerze, nie zawsze będę w stanie pamiętać, gdzie co podnosiłem. Podniosło mi świeci. Wypadek nie był śmiertelny. Poprawiłem i grzyb. Pamiętam, że to był grzyb, to bym nawet to pominął. Nie potrzebuję po prostu tych grzybów. Halabarda. Nawet nie będę czekał. Poczęstujemy go płomieniami. Okej, tak. I nie spadł. Ja z nim przegram. Stanie z ognia jeszcze kilkukrotnie. Panie, ognie są mocniejsze. Nie pamiętam dokładnych numerków, będę musiał sobie to przyrównać. Cokolwiek tam jest, jeszcze tego nie odpiję. Racji czy coś. O tym mówić się, ale... Prawie pewni czy coś, ale... Ja aż tak pewny nie jestem i nie chcę brać tego zapewnika właśnie. I to chciałem przekazać, ale oczywiście już gadam głupoty. Zaczony tym, że no... Elden Ringa, mimo tego, że bardzo mi się chce grać, lubiłem maksymalnie tak z... Chciałem mieć przerwy. Zanim coś... Po prostu już mój mózg mówi... Twoje gwiezdny klucz... Starczy na dzisiaj. Czym czy prawidłowiej mówiąc dzisiaj? Błędne sformułowanie. Prawnej polszczyzny przestrzegać innych tego typu rzeczy. Ale dobra. Dobra. To ja sobie opowiadam takie głupoty. Radnych tych. To miejsce było przecież na piarze. Czas ty był. Wydaje mi się, że tutaj był. Wiesz co, no musiałem tu być. Pamiętam, że zwiedzałem to miejsce w miarę dokładnie, przynajmniej jeśli chodzi o ten fragment. I dobra. Wydaje się, że to było dokładnie, więc... Ryzykujemy. Tak. Ryzyko maksymalne. Resztkę musimy użyć na leczenie. Całe szczęście, że to... Bo nawet kupię sobie takie, wiecie, to typowe leczenie. Bardziej FP Efficiency. Tam w sumie mana Efficiency, bo mógłbym też mówić, bo w sumie te... Pointsy, czyli punkty skupienia, ale... Nie wiem, czy mi tu nie było.
mam już 40 minut nagrania, to ten odcinek będzie... Dalsze zmagania tego typu przygody. No tym, który dokonuje inwazji w okrągłym stole, ale ja spasuję. Naprawdę, ja spasuję. Dobra, na tym kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało i jesteście dumni z tego, że nie byłem całkowicie ślepy i znalazłem tamto miejsce. A póki co to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.